Dzień dobry, cześć czołem. Przyjrzyjmy się. Otóż w tym samym miejscu, w tym samym czasie żyją sobie ludzie, którzy zaklejają kamery od laptopa. Boją się wyjść, bo są śledzeni przez kamery, przez może jakieś aplikacje. Komórka niszczy im mózg, telefon komórkowy mówię, a żywność ich truje. I są tacy ludzie. W tym samym miejscu i w tym samym czasie są tacy ludzie, którym żyje się coraz lżej. Wszystko zaczyna im sprzyjać, bo tak widzą świat, że wszystko im sprzyja. I ci mają rację, gdyż jak twierdzi fizyka kwantowa, każdy jest twórcą własnej rzeczywistości, z tym, że tutaj jest mały rymcyk. Otóż jak zagłębimy się w fizykę kwantową, to ta rzeczywistość, na którą mamy wpływ, to nie jest otaczający nas świat. To się toczy własną grą. To, na co mamy wpływ, to moje doświadczenie. Nie świat, tylko moje doświadczenie w tym świecie. Na to ja mam wpływ. Z moich myśli, mojego światopoglądu, z moich emocji wynika to, czego ja doświadczam w tym świecie. I jeśli skupiam się na tym, na co ja mam wpływ, to ja mogę powiedzieć, że wszystko mi służy i mogę tylko doświadczać realnie w swoim doświadczeniu. Ale wtedy ja jednocześnie odcinam się od tej reszty, na co nie mam wpływu. No muszę uznać, że skoro nie mam na coś wpływu, a moje doświadczenie coraz ładniejsze, że tak powiem wprost, staje się, coraz bardziej widzę, że wszystko to, co mnie w życiu spotyka, ma sens. Że ja nie cierpię na choroby, na jakiś niedostatek, na... Nie wiem, no to można długo wymieniać, tak? Wszystko jest dobrze, mówiąc krótko. Idzie coraz lepiej, tak? Mnie nie interesuje to, co mówi oficjalna informacja. Bo to nie tylko telewizja, ale gazety wszędzie. Ale też nie interesuje mnie to, co mówi te live streamy wszystkie. Bo one się tak podzieliły, że są totalne przeciwieństwa, nie? Tam jest propaganda w jedną stronę, a tam z kolei strażonko w drugą stronę, że wszystko, cokolwiek by szło ku dobremu, to i tak za tym kryje się spisek. Więc mnie to nie interesuje, to nie moja bajka. I ja, śledząc internet, widzę zupełnie inne rzeczy. Widzę, jak niepohamowanie strzelają wszystkie startupy, małe pomysły na aplikacje, na nowe paliwo, na... Jezu, tu znów lawinę można otworzyć tych pomysłów, których się nie da już powstrzymać. Tego jest za dużo. I widzę, jak powoli zaczyna mieć to wpływ naprawdę na moje doświadczenie, to, które ja doświadczam. Nawet to z tym pieniądzem wirtualnym. Znaczy nie tyle wirtualnym, co bardziej rzeczywistym. Tym bitcoinem zwanym, tak on się nazywa. I teraz nie będę się zagłębiał, bo to jeszcze za mało wiem na ten temat. Ale taki, gdzie pieniądz ma swoją realną wartość dla każdego państwa inną, ale realną. I każdy na tym ma porówno, w sensie według potrzeb. Czyli zapewnione mieszkanie lub dom. Trochę więcej niż minimum socjalne, bo to minimum to jest za mało. I to wszystko jest jakby... Właśnie, o czym my tu mówimy, to wszystko jest i to jest już w toku, to się dzieje, to się zaczyna wdrażać. I tak jak mówię, Elon Musk tutaj jakby ciągnie trochę, ale to też nie jest dla mnie żaden guru, żeby było jasne. Chociaż też, nie wiem, dla mnie nie sposób nie zauważyć,
że latamy w kosmos. Teraz my, ludzie, wystrzeliwujemy rakiety i latamy i wystrzeliwujemy ludzi. Tak często, jak nigdy dotąd. Jakby już nikt tego nie widzi. Oczywiście ja też doskonale zdaję sobie sprawę, że postępu nie da się zatrzymać. Postęp musi być tylko obdarzony chyba dwiema rzeczami. Wyjściem ze strefy komfortu. Wyjściem. Algorytmy są wszędzie, od Facebooka do wszystkiego, i będzie ich przybywać. I one mają nam służyć. Co mam powiedzieć? Taki prozaiczny slogan, że inteligencja jest na usługach świadomości, to chyba każdy się już kapnął. A jak nie, to nie do niego mówię. Więc za tym rozwojem musi iść to. A drugie, kompletne wyzbycie się strachu. Zgoda na to, że Pan daje i wszystko płynie. I to, co płynie, jest tym, co ma być. I tyle. Ja kieruję uwagę tylko na to, co mnie interesuje. Choć poniekąd ja coś wyczuwam, gdzie mnie ciągnie. Śledzę internet i znajduję, że to się faktycznie już dzieje. Mało się może o tym mówi, ale ja wiem, czy mało. Ja w tych postach widzę kupę ludzi, tak? Staram się czasem coś wrzucić na Facebook. Staram się też już wychodzić z tego takiego, wiecie, jakby powiedzieć, nawiedzonego gadania takiego o tym przebudzeniu, o tym, że nie ma rzeczywistości na zewnątrz, że to my ją tworzymy. Kochani, ktoś się miał zorientować, już się zorientował. A reszta i tak nie wie, o co czym mowa. To nie dochodzi, to już się po prostu robi nudne. Czas zacząć doświadczać. I nie mówię, że teraz, wiecie, idziemy na defiladę. Nie o to chodzi. Jesteśmy w trakcie, moim zdaniem, przełomowych zmian. Tak cywilizacyjnych, jak i zmian w naszej świadomości. Jeżeli to nie idzie w parze, to wtedy postęp cywilizacyjny będzie bolał jak cholera. Wielu chyba tego nie przeżyje, bo każdy stres prędzej czy później doprowadzi do raka albo jakiejś innej choroby. Lecz, tak jak mówię, są ludzie, którzy wychodzą i wszędzie czai się wróg. Są ludzie, którzy wychodzą i wszędzie czai się piękno. Wybór należy do każdego z nas. Do każdego z nas. Trzymajcie się.